Cześć! Witajcie w Kuchni Kotlet TV. Dzisiaj będzie odcinek o barwnikach spożywczych. Bardzo często pytacie się, gdzie kupić barwniki spożywcze, jakie wybrać, na co zwrócić uwagę. Postanowiłam, że przygotuję właśnie film na ten temat. Do wszelkiego rodzaju barwienia ciast, deserów, kremów najlepsze będą barwniki takie właśnie kupione w sklepie. I od razu powiem, najlepsze są barwniki w proszku. Może najlepsze w takim ujęciu, że są najmocniejsze i najbardziej wydajne. Sama przez długi czas używałam barwników w płynie. Te są najtańsze, ale mają najmniejszą moc barwienia. Nadadzą się do barwienia na przykład biszkoptów. Możecie upiec wtedy kolorowy biszkopt, ale już na przykład nie osiągniecie pięknego czerwonego koloru, jak przy Red Velvet Cake, które naprawdę zachwyca. I do jego barwienia, od razu podpowiem, użyłam takiego barwnika spożywczego w proszku. To jest po prostu barwnik syntetyczny, który nadaje się do barwienia potraw. I jak już jesteśmy przy barwnikach w proszku, to jest bardzo ważna rzecz, do barwienia potraw nie używajcie nigdy barwników do jajek. A to chociażby z tego powodu, że te do jajek są słone. I cały krem czy całe ciasto będzie miało taki dziwny posmak. Te barwniki syntetyczne do ciast wcale nie są drogie. Kolorów jest bardzo dużo i możecie osiągnąć naprawdę fantazyjne, nieraz jakieś tęczowe barwy. I też jak będziecie chcieli, to tymi barwnikami możecie barwić jajka, ale tymi do jajek nie barwcie nigdy ciast, kremów, ciastek i innych deserów, lukrów itd. Bo szkoda po prostu waszej pracy, bo potem okazało się, że ciasto jest za słone. Jeżeli chodzi o to, jakie barwniki wybrać, to tak jak wspomniałam, najlepsze będą w proszku, bo mają największą koncentrację koloru i naprawdę wystarczy takiego barwnika dać niedużo, aby osiągnąć wymarzony kolor. I teraz wam pokażę, zobaczcie, jest żółty i ja go dam naprawdę bardzo, bardzo niewiele. I teraz do tego dodałam trochę wody i zobaczcie, już jest całość żółta. A jeszcze to nie jest w zasadzie wymieszane. Jak tak wymieszać, to zobaczcie, ma naprawdę ładny kolor. I taki dodatek do ciasta sprawi, że krem, ciasto czy lukier będą naprawdę żółciutkie. Jeżeli chcecie, żeby były bardziej żółte, oczywiście możecie dodać takiego barwnika więcej. Są też barwniki w żelu. One też są dość nasycone kolorami. Też możecie śmiało je używać. Ale na pewno te w proszku są trwalsze i też mam wrażenie, że są troszeczkę tańsze. Ja akurat barwniki kupuję w sklepach internetowych lub na jakichś aukcjach. To jest chyba najszybsza droga, bo w takich sklepach stacjonarnych bywa z tym bardzo trudno. No i też przez internet macie zazwyczaj większy wybór. Nie musicie od razu kupować całej palety kolorów. Tak naprawdę wystarczy wam kolor żółty, niebieski i czerwony. Z tych kolorów przecież jesteście w stanie wyczarować wszystkie inne. Kupując barwniki, zwróćcie uwagę na pudełeczka, w których są sprzedawane. Ja ostatnio sama się na to nabrałam i kupiłam tańsze barwniki. Dostałam barwniki w takich torebeczkach. Moim zdaniem jest to mało wygodne rozwiązanie. W efekcie musiałam dokupić do nich takie pudełka i pewnie wyszłam na tym gorzej niż kupując od razu barwnik w takim większym pudełku. Gdzie jest go więcej i też wygodniej się przechowuje niż w takiej torebeczce. Dlatego też zwróćcie na to uwagę, jeżeli chcecie kupić barwnik, to od razu fajnie, żeby był w pudełeczku. Będzie wam o wiele wygodniej go przechowywać. Barwniki, tak jak wspomniałam, możecie dodawać do naprawdę wszystkiego. Wystarczy niewielka ilość, by mieć fajny kolor. W najbliższych odcinkach postaram się wam pokazać, jak barwić różne kremy, ciasta, jakie są moje fajne triki na dekoracje. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że będzie przydatny. Oczywiście czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam was gorąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!